Polska, złota i w tym roku wyjątkowo wyrozumiała, ale jednak jesień rozgościła się w naszych ogrodach i parkach. Dla nas to okres sięgania po nieco cieplejsze ubrania, ale dla zwierząt, w tym dla jeży, to okres przygotowania do snu zimowego. To też ostatni moment, by dobrze się odżywić przed hibernacją, stąd ich aktywność wzrasta. Wraz z nią rośnie również ryzyko spotkania z kołami samochodu, ale to nie jedyne zagrożenie ze strony człowieka dla tych małych, sympatycznych stworzeń. Na terenach ogródków, czy to działkowych, czy po prostu ogródków w obrębie miasta, czy parkach, można zostawiać przestrzenie takie nieuporządkowane. Tak? To, co jeże, to czego potrzebują, to są niezgrabione liście, nieuporządkowany teren ogródka, nieskoszona trawa w jakimś kącie. Chodzi o to właśnie, żeby nie czyścić tych ogródków do zera i tak samo chodzi o przestrzeń parkową, żeby te liście nie były zgrabiane pedantycznie, tak? Tylko żeby zostawiać przestrzeń dla tych jeży w postaci takich nieuporządkowanych, niezadbanych, niezagrabionych, nieskoszonych, niesprzątniętych przestrzeni z takiej materii organicznej. Tak? One w ten sposób sobie potrafią poradzić, że w wyższej trawie, pod jakimiś stertami gałęzi są w stanie zbudować sobie przestrzeń do hibernacji. Podczas jesiennych porządków warto zachować czujność i w przypadku spotkania jeża bacznie obserwować jego zachowanie. Może się bowiem okazać, że nasz mały ogrodowy przyjaciel potrzebuje pomocy, bez której nie przetrwa zimy. Jeśli zobaczymy jeża w trakcie dnia, który nie ucieka przed nami, nie reaguje na zbliżanie się, to znaczy, że temu jeżowi coś dolega i należy mu pomóc. Można zwrócić uwagę na jego stan odżywienia. Jeż, prawidłowo odżywiony jeż, który nie wymaga jak gdyby pomocy, on przy naszym zbliżaniu czy dotknięciu zwinie się w kulkę i będzie taką kulką po zwinięciu. Tak? Jeż, który jest wychudzony, będzie miał bardziej sterczący grzbiet i też przy osłabionych zwierzakach czasami widać już ślady jajeczek much, czyli to jest takie opruszenie na futrze, najczęściej w okolicy pyszczka, brzuszka. No i ogólnie taka mała aktywność i brak reakcji na zbliżanie się człowieka. Sygnałem ostrzegawczym powinna być również zbyt mała masa jeża. A jeśli uznamy, że ten potrzebuje naszej pomocy, wystarczy zgłosić się na przykład do Centrum Zdrowia Zwierząt Towarzyszących i Dzikich Wetika w Krakowie, które na co dzień prowadzi ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt.